Czy się nagrałem? No, chyba się już nagrałem. Chyba już można troszkę przystopować. Znaczy się przystopować, w sensie, że no nie maniaczyć dzień i noc. Bo już to zaczęło w złe strony iść. Ja o myciu się zapominałem nawet. To jest tragedia. O myciu, o jedzeniu się zatraciłem kompletnie. Ale już build doprowadziłem do takiego etapu, że no jest siekiera. Teraz tylko jeszcze podlevelować ewentualnie. Co dzisiaj? No, dziś myślę, że jest ostatni dzień Poe i potem Labirynt i potem Bloodburn. O, chyba tak. Spokojnie, no. Poe jak coś, to wieczorkiem będzie. Nie będzie przez cały stream. Mój garaż is a car simulation game with main focus being simulating real car repair. No, podróba MSC. I to bardzo. Ty, no, nawet fajne, można by chyba zagrać. Tu jestem, witam. Cześć. Grafika, dźwięk, rozgrywka, twórcy 115 zł kosztowała. Wygląda w sumie jakby za darmo miała być, przyznam. To jest to. Nie wiem, czy to ma być włączone wszystko, czy wyłączone. Włącz żarcie, picie, spanie, rozszerzenie mapy, wyłącz taksówki. Nie no, chyba chcemy włączyć. Żarcie, spanie i picie. Reszta niekoniecznie. Mapa zwiększona. Skraszowała gra. Tutorial window. Ja bym to wyjebał, tutorial window. Se poradzę. To jest dźwig do podnoszenia furtki chyba. A, to jest mój garaż. Kurde, to taki bogaty garaż, porównując konkurenta grę. A gdzie jakiś zarys tego, co mam złożyć? Trzeba było w tutorialu popatrzeć? To ogarnę bez tutorialu. Gdzie chociaż jakieś zarysy czegoś, co mam złożyć? Jakaś karoseria czy coś? Opony? No nic nie ma. Jedyne co, to tu widzę jakieś części, ale to nie są części do furki. Dobra, chyba tutorial jednak będzie trzeba zobaczyć, bo nie wiem, o co chodzi. Mogę kupić auto z wysypiska. Taxi to junkyard. Kosztowało mnie to tylko 10. Czemu ja mam w ogóle 10 tysięcy na start? Kurde, muszę mieć od czego zacząć. Wiedzieć chociaż jak wystartować w tej grze. To na razie ciężko. Chciałem na wysypisku śmieci jakieś auto kupić, ale tu nic nie ma. Tu są pojedyncze części karoserii. Nie ma opcji, żebym złożył furę z czegoś takiego. Ni chuja. Wyścig mnie nie interesuje. Plecak aktualnie nie. Auta. Używane auta. Used car shop is outside your shop. Just look around to find it. Ale że tu są teleporty, tak uproszczone jest. To chyba to. Czy nie? Może to. Tutaj myślę, że to by działało, tylko trzeba by oponkę zmienić. A to drugie? O, to lepsze. Ile kosztuje? 8272. Drogo. A to 13? Z wywalonym tym? To się nie opłaca, to lepiej to kupić chyba. Dobra, kupuję. Gdzie ono? Zostało mi 1700 kaski. Jak zarobić na jakąś podmiankę części? A jest, tam. Jak bez silnika? Mam nadzieję, że odpali. Od razu wsiądę i odpali. O, kurwa, się nie spodziewałem. A, i ręczny. A jaki cel gry, jak już działa auto od samego startu? I jak to podgłośnić? E? Kurwa. Czemu to tak gra? Ja nie klikam. To się samo załącza. O, działa. O, kurwa, wiatr we włosach. Ale silnik dobry jest. Czuję, że mi się głowa cięcie jak przyspieszam. O kurwa. Coś poszło. Oj, niewyważone koła są, twój. Na lewo strasznie znosi. Nie da się wystrzelić. Kurwa macie. Coś z tą oponą jest nie tak. Siema Witek, byłem ostatnio nad jeziorkiem i widziałem tajemnicze. O, dobrze zapisało. No i w tym momencie opony wszystkie są git, czyli... A, widzisz. Flak jest. Dobra, jeszcze raz chcę na samym starcie zobaczyć, czy znosi aż tak. Nie, nie znosi teraz na starcie. Kurde, press F1 to tak mouse steering, ja nie mam F1 na tej klawiaturze. Żeby nie zapisało teraz, cholera jasna. Nie, bo jak zapiszę, to jest koniec. Dobra, już bez trollowania. Teraz normalnie zagram. Tylko się muszę dowiedzieć, co jest celem w tej grze za bardzo. Bo furę już mam, nie muszę jej składać, to co tu zmieniać? To wszystko działa. Coś jest nie tak z tą grą, bo zapisywałem, jak auto było sprawne i akumulator siadł. Trochę trzeba pomyśleć i już człowiek się gubi. Pierwsza sprawa, wyłącz te jebane teleporty. Czym jest te jebane taksi i graj jak człowiek, a nie jak zwykle oszukujesz, krętaczu.
Ogarniaj tę oponę i jedziemy na kurwy Jasper Radost. Masz rację, chujowe te teleporty. New game, disable taxi, hard start, without garage. Chyba git. A pierdole, o co tu chodzi? I teraz zacząłem w skromniejszym miejscu. Garaż cały czas jest, tylko trochę mniejszy. I przy tym hard starcie mam 2500, czyli nawet na auto nie starczy. Nie mam czym podjechać nawet tymczasowo. Gdzie ja jestem? Tu jestem. Czyli teraz jak nie ma teleportów, to trzeba z buta dymać wszędzie. Na stole coś do przeczytania było, ta? Ano jest, części. A ja się nie znam na tym, ja pierdolę. W tamtym garażu miałem wszystko ładnie na ziemi położone i zaczęło się po prostu składać. Nawet szkielet auta miałem, a tu nawet nie mam od czego zacząć. Body? A może gotową furę? Chociaż nie mam pieniędzy na gotową furę. Tam było powiedziane, że składanie auta od zera to muszę rozmontować jakieś auto. Co tam jeszcze do przeczytania było? Czyli celem gry jest ukończenie wyścigów. 4, 8. 8 wyścigów jest. Może jak się zaczyna z hard startem, to będzie coś na wysypisku. Może w Lombardzie jakąś furkę kupię tanią. Wózek kupisz. Ale zapieprzam w ogóle. Ba, wydaje mi się, że szybciej niż autem. Chcę już się zalęgnąć w garażu, mieć wszystkie części, szkielet i zacząć sobie kulturalnie składać. Tylko nie wiem, jak do tego doprowadzić jeszcze. Dobra, jest. Tu jest sklep. Mam 2500. Ja za to nic nie kupię, nie ma opcji. A nie wiem, jak zarobić coś na start więcej. I to inne furę. Fury, ile kosztuje? Kurwa. Zero! O! Za darmo to uczciwa cena i to 4 gwiazdki jeszcze ma. Ładnie wygląda, dobra. Kucior, sprawdzisz, za co dostałem bana? Czemu to jest za darmo? 27 tysięcy ta fura kosztuje. A ta? Ta pewnie majątek. Mniej. O! Kurwa, mogłem kliknąć buy, bo było za zero. I się odbugowało, jest za 23. Jak to restartnąć? Nie, no nie chcę bugować gry. Ale to mnie nie stać na nic z tego. Kurde. No nie wiem, od czego zacząć. O! Myślałem, że ktoś zostawił. Dla bezdomnego. Na junkyard i składać z junkyardu? Może tam faktycznie będzie się dało kupić coś. Gdzie jest ten junkyard? Ale w sam sobie junkyard gdzie jest chyba? O jasny chuj. No trzeba się dostać tutaj i sprawdzić, czy nie ma czegoś na złomowisku. Ale można też pracę zacząć od razu. A żeby zacząć pracę, to w garażu trzeba kliknąć na telefon. To nie jest mój garaż. Garaż mam chyba tu, w home. Nie ma taksóweczki? Ja pierdolę, chyba nie ma. Dobra, jest garaż i w garażu telefon i tam praca ma być. Nie ma telefonu. Może w domu będzie telefon. Naścia. O, jest. Jobs. Something wrong with shifting? Ale że co, że ze zmianą biegu czy co? Take this job. $1400. O, no dobra. O. I coś ze zmianą biegów nie działa. To na spokojnie to naprawimy. To już takich rzeczy nie robię tego pierwszy raz. Na pewno będzie coś z drążkiem do zmiany biegów. Tak bym obstawiał. Bez patrzenia na razie. Redup. Biegi działają. Ładnie wszystko działa. Oj. Chwila. Bo to jest do naprawy. To nie jest moje auto. To jest klient do naprawy mi dał. Ręczny? Ręczny ściągnięty. Coś jest nie tak tu. Są jakieś wskaźniki, które mogą mi powiedzieć, co jest nie tak? Co to? Temperatura chyba, ta? Że git. Akumulator git. Benzyna git. Sprzęgło? Nie, w tamtym jeździłem było dobrze. Do przodu jedzie ładnie. Jedyneczka, dwójeczka, trójeczka, czwóreczka, piątka. Działa. Tylko z tyłem coś jest nie tak. Nie chcę cofać. No, coś jest nie tak z tyłem. No to w czym może być problem? W czymś na pewno jest. No racja, indywidualne. Chwila, może starczy rozmontujmy pierw to. Kurwa, ale jak to się rozmontowuje? Kurde, no mogliby troszkę poinstruować tu. Jako, że to tutorialowa praca. Auto do kasacji jest. Jak klikniesz abandon, dostajesz 50% kasy. Tak? To i można tak non-stop robić? Jest napisane, że niektóre części są rozpieprzone. Może i jest ta gierka gorsza od MSC, ale za to 2 razy droższa. Nie no, Witeczku, proszę cię, odpal My Summer Car, bo jedyne co robisz w tej grze od 30 minut to błąkasz się jak gówno w przerębu. Uczę się, no, nie wiem dokładnie, o co chodzi. Przynajmniej jest to coś nowego, a nie 10 raz to samo. Niektóre części są zepsute. Jak na moje oko wszystko działa. Kurwa, boję się przytrzymać, bo usunę i potem tego nie wsadzę. Części nie działają. Może coś z drążkiem, chwila. Idę po śrubokręt. Właśnie, trzeba by zobaczyć od dołu to, jak to wygląda. Nie no, trzeba by było zobaczyć, co jest pod autem. Inaczej nie da rady. Nie mam tu kanału nawet. Co teraz? No nie wiem, kurwa. Trzeba by zobaczyć od dołu. Coś jest zepsute, tylko co? Tylko nie wiadomo, która jest zepsuta. Od dołu coś jest rozpieprzone. Przykręć to samo i zadziała. Ta? Dobra.
Dobra robota, Gucci. Przyszło auto sprawne, a wróci z szyberdachem w podłodze, klimatyzacją w lecie ciepło, w zimie zimno i automatyczną skrzynią biegów, która sama wyskakuje. Zepsuty to on dopiero będzie. Odpala JMSC. Przestań. Nie będzie. Chyba, żebym zrobił jakiś prowizoryczny kanał. Oho. Jakieś dwie belki postawił i najechał na niej. Będę widział, co jest od... No bo tu nie ma kanału. Jak tu? Albo podnieśmy go. O, może coś tam zobaczę, co jest rozpieprzone. Fiu, fiu, pani Justynko, trzeba wymienić płyn w kierunkowskazach. Jeszcze uszczelka pod głowicą. Gwarancja do bramy i się nie znamy. Kurwa, może zadzwonię po serwis, niech ktoś mi pokaże, jak to zrobić. Będę wiedział następnym razem. Jak mam to naprawić, nie widząc, co jest pod spodem? O kurwa, tak było chyba. A nie, dobra, tutaj. A ty widzisz. Trzeba porządnie to wsunąć chyba. Kurde, i tak jest ciężko, chyba że... O! Coś tam widać. Co jest zepsute? Kurwa, skąd ja mam to wiedzieć? Nie jestem mechanikiem. Jak nie działa wycofywanie przy zmianie biegu, co może być... problemem, w którym miejscu szukać? Może jest jakiś mechanik? Kurwa, się zablokowałem. Jak auto Flintstone'ów. Nie mogę? Ja pierdolę, weź. No, ale 100 zł zapłaciłem. 115. O, tylko problem jest taki, że ja tu coś porozłączałem. Zobaczmy, czy odpala w ogóle, bo coś poklikałem. Odpali? No ładnie. A zobaczmy, co jest. Może wymienię calutki segment. Drożej wyjdzie, ale... Drive shaft, może to? O, drive shaft coupé. Dobra, to będzie to. Tylko pytanie, jak zrobiłem zakupy? A, tu jest. To jest to, jak nic. Będzie działać jakiś tłok. Tylko jak to zamontować? Kurwica. Nie no, ale żeby dali mi na start auto bez kanału, to sensu nie ma. To będzie taka fuszera, że szok. A tu muszę się wczołgać. Nawet nie wiem, które to jest. Nie da rady tego naprawić. Kupiłem jakąś część, nawet nie wiem, jak to montować. Ty, a może to na żółto jest zepsute? Oh my baby! Może to? Pa! Ta? To zajebiście. Ty, może to? Albo to na czerwono. Nie no, to na czerwono to kabel. Po prostu zwykły. To jest zepsute. Dawaj, odmontować to trzeba. O kurwa. Tego już nie założę. O. To na żółto nie działa. Wiatraki nie są żółte. Dobra, będę pamiętał, jak to zmontować. To... Kurwa, to kupiłem część za $200, która się nie przyda do niczego. Skrzynia biegów jest rozjebana. Skąd wiesz? Jest tu jakiś wiatrak na żółto. Kable są git. Ten wiatrak z paskiem. To na pewno to. Najpierw zamysł techniczna ostatniego milenium. Wsteczny niedziela. Unicorny eksperta H2P Guciold wykazała niesprawność plastikowego wiatraczka. Przestań. Godne podziwu. No to dlaczegoś na żółto śmieć świeci? Ja pierdolę, jakaś szupka się odkręciła. Dobra, zostawię ją na później, gdzieś odłożę, będę pamiętał. A się chłop wjebał z naprawą. Jezu. Nie wiem, kurwa, nie działa, no. Rozjebało się. Pa, to można by ściągnąć. Tylko klikam i się nic nie dzieje, tak jakby coś trzeba było odkręcić. To, tylko jakim szubokrętem to? Bo tym, co kręciłem, jest źle. Tym, nie tym. Sprawdź wodziki, czy nie poleciała jakaś guma, czy tu lejka na linii lewarek skrzynie biegów. Inna możliwość to może siadnięta poduszka silnika lub skrzyni biegów, całość lekko przesunięta i skrajny, czyli wsteczny bieg może nie wchodzić. Ty może ty? Z reguły wsteczny wchodzi najgorzej ze wszystkich biegów, bo jest niesynchronizowany, a na dodatek z reguły to skrajne wychylenie wodzika, więc każdy niepożadany luz w pierwszej kolejności utrudnia wrzucenie wstecznego. A mnie niepokoi, czemu ten wiatrak jest na żółty. Został. Ten wiatrak jest żółty, bo jest uszkodzony. Pokazuje, to jest ułatwienie. Ale nie da się go rozkręcić. Jak? Nie zapomnij dokręcić do lotu po naprawie, jak ja u siebie. Jechałem. Dobra, zacznijmy od nowa, bo się rozjebało. Jeszcze raz, tylko teraz szybko. Can't start. O, nowa praca. Będzie proste. $110. Podmienić zbiornik paliwa, nie ma problemu. To od razu zamawiam. A gdzie wlew? Tu. Wymontowanie zbiornika spod samochodu możliwe jest po odkręceniu specjalnych opasek obejmujących. Jak? Dla ułatwienia czynności wyjęcia zbiornika wskazane jest jego opróżnienie z paliwa. Po wymontowaniu zbiornika trzeba odłączyć przewody paliwowe oraz elektryczne prowadzące do pompy. O Jezus Maria. Ten kanał mnie najbardziej frustruje, że tu nie mogę sobie wjechać kulturalnie. Kurwa, nie ma zbiornika chyba tu. O! Pa! Tu ta rura idzie, jest! Jest! To czarne. Tylko jak to kurwa odłączyć teraz?
Ale jest ten sam problem, co przy wiatraczku. Jest śrubka i nie wiem, czy ją kurwica wykręcić kluczem. A widzisz tu gdzieś klucz? Widzisz, no to w pytkę. Ja też. Pa. Gas tank. 40 litrów. A jest tam coś benzynki? Bo jak jest, to nie musiałbym tankować nowego, tylko jakbyśmy byśmy przelali. Idę zamówić nowy. Jaki to jest? V8. Dobra, weźmiemy jakiś na czuja, może będzie pasowało. Jest. Za 69 dolków. O. Nówka sztuka. Działa. Tylko i tak nie odpali, bo benzynka. A to już nie moja sprawa, nie mówił o tym. Powiedział, że mam wymienić. I chuj. Zrobione. Da się zaakceptować to? Znaczy... Some parts are missing. Missing fluids. O kurwa, płynów nie ma. Ja nawet nie mam czym musiałbym zamówić. O, płyn do chłodnicy. Myślisz, że chodzi o paliwo im? Nie zatankuję go olejem. I nie wiem, kiedy praca jest skończona. Jak dla mnie już tak w połowie. Wiatrak też jest tu żółty. Jak ja mam to kurwa zatankować? Nie będę tego pchał. Albo w kanistrze jakimś przyniósłbym paliwko. O, płyn hamulcowy. Płyn hamulcowy do chłodnicy, a olej? Może na stacji kupię. Pa, jest stacja. Może trzeba z buta przejść na stacji kupić kanisterek. I olej do tego. Będzie w pytkę. No bo jak? No zatankować nie zatankuje inaczej. Olej i paliwo, no to trzeba się przejść. To tak, potrzebuję kanisterka. Jest. I olej. Tylko nie wiem, czy mają olej. No to chuj, to nie będzie oleju. Może, mam nadzieję, że to nie o olej chodziło. Stoi olej. Gdzie? Rzeczywiście ty. Tylko zastanawiam się, jak ja to zabiorę. Plecak. O, brakowało tej funkcji. Teraz trzeba zalać. Kurwa, nie wiem, którym. Diesel? Nie no, chyba ten. Benzynka. A jeździ mi. Właściciel. Kurwa, to już nalicza, a nie wiem, czy to... O, chyba git. Feeling. A ja mu całego nie zaleję, nie ma opcji. Ja mu zaleję tak o, na rozruch. Czekaj, trafiam? Ładnie, trafiam. Kurde, trzeba zarobić na pierwsze auto i wtedy podjąć wyścigi i koniec. To też wygląda na dość szybką grę. Pytanie, jak ciężkie? Siema, Rakror. O, git. To co, lejemy. Mam nadzieję, że zadziała. Jest przykręcone to, żebym nie nalał do bagażnika. Jest, ładnie przykręcone. Dobra, starczy. O kurwa, nie tak. Starczy. Ile wylałem? Coś tam zostało. Powinno działać. O kurwa, naprawione auto! Za pierwszym razem odpaliło. Olejku jeszcze chyba trzeba dolać. Doleję mu oleju. Ty, co to kurwa jest? O, dobra, tak troszeczkę zalałem. To co? No generalnie to mogę oddawać tą furę. Płać. Teraz. Wszystko działa. Płyny wymienione, zatankowane, zbiornik paliwa wymieniony. Zapłaciłem więcej niż dostanę wynagrodzenia. Complete. Kurwa. Ja za samą benzynę zapłaciłem więcej. No nic no. Jaka praca teraz? Car is loud. Jak ja mam? Co? Coś z rurą wydechową. Może. Może podmień szurę. Take this job. $1000. Auto jest głośne. Zaraz to przetestujemy. Tylko trzeba to... Bo auto generalnie chyba odpala. No i jest głośne. Bestia. A fajne, kurde. Jest problem. Uszkodzone świece zapłonowe. Pa, dym idzie. Jak się to nazywa? Trzeba to wymienić. Dobra, wyłączę to. O kurwa, nie to. Jak to, gdzie tu jest ignition? No jak to zgasić? Nie wiem, jak to zapaliłem na dobrą sprawę. No, i tak. Od czego zacząć? Trzeba to rozmontować. Pojebie mnie bez tego kanału. Nie wiem, czy da radę to zrobić. Przyznam. Mam podnośnik, ale to chuj, a nie zabawa z podnośnikiem. Nawet się nie mogę przyjrzeć elementowi, gdzie ma śrubki. O! Jest, nakrętka. To tu chyba. Dajcie mi ten kanał, bo nie mogę patrzeć nawet. Kurwa. Wydaje mi się, że tego zlecenia, póki nie ogarniemy lepszego warsztatu, nie zrobimy. Trzeba by było... To jest od tego nakrętka? Od tej rury? Pa, tu jest nasz problem. Idzie tu. Ty, tu jest pusta przestrzeń, o kurwa. No nie mogę zobaczyć. O to chodzi właśnie. Cholera jasna. I stąd leci w pizdu dymu. Dobra, spróbujmy odkręcić. Zobaczymy. Może to jest na jedną skromną śrubeczkę. Się trzyma i będzie działało. O, to. To? Nie, to nie to. Tu. Jeden. Dwa. Wyjdzie? O kurwa. To nie był błąd tekstur. To jest powód, dlaczego silnik działa głośniej niż zazwyczaj. Coś jest rozjebanego. Jak się to nazywa? Exhaust. L. Ile kosztuje mnie takie coś? Exhaust L. $241. Chyba, że jakiś tańszy mógł kupić, tylko nie wiem, czy będzie pasowało. Dobra, biorę tą L. Dostanę tysiaka. Za zlecenie jest 200? Nie. Wezmę to, które ma aktualnie, tylko nówkę. No i kultura. Teraz gdzie to było? Pyk. Kurde, proste nawet. Myślałem, że ciężej pójdzie. To o ile zadziała już po samym tym. Jedno.
drugie. Zapalmy tego dzikusa teraz. Ja pierdolę. Przecież jest nowe. Dymi się z obu stron. I z prawej. Albo ten element trzeba. O ja pierdolę. To by... Może ten element? Chwila, może mi zaliczyło już. A, nie ma niektórych części i niektóre... A wymontujmy to drugie. To po lewej, to po prawej. O kurwa. Ale to nie ja. Znaczy, ja kupiłem takie, jakie było w sklepie. No ten sam model. No nie mogłem inaczej. Kurwa. To się nazywało Exhaust L i było dobrze. Chwila, drugie też trzeba wymontować. Drugie też jest rozpieprzone jak nic. Nie no, powinno działać. Ładna część. Nie jest zepsuta, tak na oko. Exhaust R. To może powinienem kupić Exhaust L. Co? A jaką kupiłem? A, kupiłem L-kę w sumie bez kitu. No nie wiem, no ta część jest sprawna. Nie jest zepsuta. Dobra, montuję to z powrotem. Czy ta część jest rozpieprzona? Ta. O, na którą patrzę. To? Te rury? Wygląda na to, że tak. Dawaj, kręcimy to. Gdzie klucz? Dobra. O, odpadło samo, się osunęło. I jak? To takie zepsute było? Oj, kurwa. Nie wygląda na zepsute. A jak kupię, a to się okaże, że to działało, to tylko siano stracone. Chyba, że takie szare, to znaczy popsute. Dobra, jak się to nazywa? Exhaust Manifold L. No to obstałem, że R-kę też będzie trzeba wziąć. L-kę i R-kę. Ile za to zlecenie dostaję? Bo coś czuję, że wyjdę na tym. 1068. L-A-O. Co jest? Manifold L. R-kę też będzie trzeba chyba. Zamontowałem, kupiłem. To jest nowiuśkie, świeci się, jeszcze błyszczy. Dobra, odpalamy, zobaczymy, czy będzie dymiło. No. Uuu, ciszej. Zdecydowanie. Nie fajczy się. No kurwa. Ale satysfakcjonujące. Ładnie działa. Dawaj $1000. Wcześniej tu było jeszcze napisane, że części są popsute, nie? Tu ładnie wychodzi, a tu dymi pod podwozie. Części brakuje jakichś, ale jakich części? Co jeszcze jest nie tak? Bo jest napisane, że nie ma części wszystkich. Na odwrót masz tą lewą, długą rurę. Ja, może bez kitu? Chwila, wykręćmy to. O kurwa, jutro Bloodburn. No, jutro Bloodburnik będzie. W końcu. Jutro labirynt? No nie no. A jak ta gra za długo zajmie? Bo chciałbym zobaczyć, jak to tu... Co było. Kurwa? Nie no, muszę wyjechać stąd, bo choler... Weź. Ja pierdolę. No, o, dobra. Jaka jest szansa, że to odwrotnie zamontowałem? Zerowa. Dobrze jest zamontowane, tak ma być. Tak ma być chyba. No, coś z tą rurą jest nie tak. Nie powinno tak wyglądać. Czemu to wywiewa pot zamiast kompletnie na zewnątrz jak tu? Za krótka? No nie, bo nawet jak byłoby dłuższe, to by się przebiło przez to. Nie masz końcówki chyba. A to jest nowiutka część, to jest nowiuteńka część. Nie da się tego naprawić chyba. A może zamontuję tą zepsutą i zobaczę, czy normalnie jest na zewnątrz. Na zewnątrz. Nie, to jest jedna część, Exhaust L. Nie ma tu żadnego nic dodanego. V8 i 6 model. O ja pierdolę. Czekaj, wykręcamy. Porównamy, że to jest to samo. V8 i 6. Chwila, a wezmę tą, gdzie jest ta stara? Doczepimy tą starą i zobaczymy, czy ładnie wystaje za ten, za wozu. Mimo, że jest rozpieprzona. No kurwa! V8 i 6. To jest Jesse, a to jest Chady. Nie gadaj, że to ma znaczenie. Jesse czy Chady. Kupiłem ten, Exhaust L. To. O kurwa, Exhaust L. Exhaust jest L-Lad? L-Lads? Która to? Chad. A widzisz. Chad. No chcę Chada zamówić. To nie ten samochód, to był Jesse. A, bo ja Chada zamówiłem, a to jest Jesse, tak? O, bez kitu. Pojebiło mi się. To już chyba jasność. Ten! Exhaust L! Ten! Chyba to jest to. Chuj, kupuję. Zaraz się przekonamy. Jest. Exhaust. No i kurwa, i na minus. Znaczy nie będę na minus, ale mogłem być na większy plus. Dobra. Poka. Powinno ładnie... No i kurde, kultura, zoba. Zoba. Da się to oddać? Nie wiem, co dalej. Dalej jest coś nie tak. Pa, nic się nie dymi. Kultura. Wszystko ładnie chodzi. O! Zajebiście. Nie wiem, o co mu chodzi. Czemu jest coś... Nie jest głośno, jest normalnie działa. Pisze tam, że masz
powginaną karoserię. Tylko ja nie widzę za bardzo tego. Dented panels. Gdzie masz wyginkę tu? I czym, jak to wyprostować? Gdzie masz to wygięte niby? Ładnie jest. Kolektor. Ale co kolektor? Przecież dokręciłem wszystko w kolektorze. Kolektor szczada mam? Człowiek się uczy, kto wiedział. No. Czad. Ale jest napisane Niv Bardy Jesse. To do kilku aut pasuje. Dobrze, pasuje. Git jest. Czyli to nie kolektor. Pasuje do tego auta. Może chodzi faktycznie o te panele powyginane jakieś. Dented panel. Tylko ja tu nie widzę, żeby było coś... No tu może coś jest. Nie no, wszędzie tak ma. Tak ma być może. Kurde, fajnie było, jakby się chociaż aktualizowało, czy co jest zrobione, co nie, bo kurde, jak na moje to już śmiga wszystko. Car is loud. Dalej jest ta informacja. Some parts are missing. Car have dented panels. Kurde. Car is loud to jest tytuł zlecenia, czyli generalnie informacja, że są powyginane jakieś części i że auto jest głośne. Auto jest głośne, to już naprawione zostało, bo nie jest głośne. Ma ładnie rury wydechowe, kolektor ładnie doczepiony, wymieniony na nówkę, więc te panele. Ale ja nie widzę tu nic wygiętego. Ty, no gdzie? I napisał, że parę części brakuje. No to kolektor zmieniony, rura zmieniona. Ja pierdolę. Igła. Super stan jest auta. Trzeba będzie na YouTube'a chyba zajrzeć. Nie wiem, o chuj tu się rozchodzi. O, zaraz się poddam. No nie, nie wiem co jest nie tak. I z czatu też nie wiedzą ludzie. Środkowa śruba od silnika, ale mi to niewiele mówi. Która środkowa? O kurwa. I co? I gówno. Bo coś jeszcze jest nie tak. Ten grill nie powinien być prosty. Ty ja... O kurwa, faktycznie, zobacz od góry. No i jasność. Dobra. No i git. Tak ma być? No i... No jak ma tak być? Niepoważny jesteś chyba. Taki model auta. Rozjebany. No nie jest dobrze. Zobacz, to jest odstaje. Chociaż kurwa, może faktycznie tak ma być. Ty, tu nie powinno nic być? Gdzie jest klucz? Daj mi to. Rozmontujemy. Tak ma być, no. No nie. Jest powyginane. Kupimy nowe. Grill Jesse. Zobaczymy, ile mnie będzie to kosztowało. Nie no, tak ma być. Kurw, to jest pozginane. Ale nie kosztuje dużo. To kupię. Przyjrzymy się. Ja pierdolę. Oba wygięte. No nic, no. To monówkę chociaż zamontuję. No, kur. Czekaj. Może? Dole. Weź. Zderzak jest zajebisty. Nie no, tak ma być, tak jest. No jest coś chyba nie tak. Nie no, tak jest profil po prostu, tu nie było nic wygięte. Tak jest profil zderzaka, to jest nowiutkie. Bumper, front, F. Nie będę kupował tego, bo znowu do śmieci pieniądze pójdą. Znaczy jest tu coś tak, nie wiem czy to nie powinno być bardziej dopasowane. Może kupię nowy. Dobra, kupię nowy. Bumper, front, o kurwa. To nie jest tanie. Może dlatego tyle za zlecenie? Może to to? Dawaj! Ile? Quick save? Ja pierdolę. To samo chyba. No nie. Chyba... Zobaczmy, czy będzie dopasowane. Nie jest dopasowane i tak. To samo. Ale już przetestujmy. Wczytamy save'a, tylko żeby autosave'a mi nie zrobiło. Schowaj za kole, bo aż się nieprzyjemnie patrzy. Sam schowaj, ja nie mam czego chować. Dobra, poka, że to działa już. Skurwysyny, no. Witam, Witeczku. Mam pytanko. Tak? Tylko odpowiedz szczerze. Ile Moskwa płaci ci za ogłupianie polskiego narodu, ty ruski szpiclu? Nienormalny, nic mi nie płaci, nie ogłupiam polskiego narodu, nie jestem szpiclem, nie jestem szpiclem żadnym ruskim. Kurde, mogliby, no nie mówię, żeby upraszczali grę, ale mogliby powiedzieć, co jest zjebane w aucie, żebym wiedział na co patrzeć. Dobra, niech jakiś ekspert powie, jest jakiś ekspert, co wie, co to jest rozpieprzone? Co jest rozpieprzone tu, bo nie mam pojęcia, naprawdę. Prawa rura. Jak prawa rura? Wychodzą idealnie tak samo. Są... Nie, jest dobrze. Może niedokręcone czy coś, czekaj. Ty jesteś zbugowany. Kuj. Jesteś zbugowanego. Wpisz w sklepie panel. Dented panel. O, no ma sens, czekaj. Zobaczymy, co interpretujemy jako panele. Jazz. O kurwa. Nie, no mam nadzieję, że ta gra się nie zamienia.
nadzieję, że tak nie wymyślili tego. Front panel. Drzwi. Wewnątrz quarter nadkola, drzwi i wewnątrz. Nadkola, drzwi i wewnątrz. Nie ma front panel? Jak nie ma front panel? Front panel. Oj, nie zapisałem. Jak nie ma front panel? Faktycznie chyba. Czekaj. Front panel to się nazywa. To też się front panel nie nazywa. Był. Było dobrze. Jakiś kolor miało inny. Nie wiem, przekręcę to już. Wymieńmy mu to na nowe, niech ma. No i teraz na 100% będzie działać. Coś jest nie tak. Cholera jasna. Nie wiem, co jest nie tak. To auto wygląda naprawdę na sprawne auto. Wiz pisze, że zrobił tego questa u siebie i to działa u niego. I u mnie jest zbugowany quest. By się zgadzało, no bo tu kurde nie ma co zmienić. Pierwszy quest w grze już jest zbugowany. Dobra, abandon jak dam? Siema Witek, kiedy cyberpunk. Ktoś mówił, że dostanę tam połowę wynagrodzenia. Nie wiem, Krzysio, misio. Abandon. No chuja, nie połowę wynagrodzenia. Ale no nie dało rady nic z tym zrobić. Było zbugowane. Dobra. Chuj, bierzemy następną pracę. Radiator lux... Jaki radiator? Radiator. Chłodnicę trzeba wymienić? Nie ma problemu. Dawaj mi to. Take this job. 328. Szybka akcja to będzie. Tu jest bezpośrednio powiedziane, co jest nie tak, co jest zjebane. Wyjmujesz... Co to za wyciek? Radiator. Problem jest taki, że nie wiem, jaki to jest model. Radiator. Jest jeden tylko. O ja pierdol. Jeden, drugi, trzeci. Chwila, jak on wygląda? Czarne, czarne. Normalna bryła. Chyba ten. Albo ten. Ten na pewno nie. Ten albo ten. Ten. To jest ten. Ma te same te. Takie wystające żabki. Czy te rury trzeba ręcznie demontować jakoś? Jest na śrubkę? Chuj, bo wiem, przyznam. Jak te rury odmontować? Kolejny znak zapytania. Jak? A może bez tych rur podepniemy mu i tyle, albo chwila. No nie ma rur, nie no, muszą być te rury. Ja pierdolę. O! O kurwa, widzisz. Działa? Proszę, żeby tu już nic nie było do... Dawaj. Missing fluid. A, pewnie trzeba... O kurwa, który to był zawór? Dobra, tu coś jest, to nie trzeba dolewać. Tu mu troszkę dolejemy. No kurwa, nie tu. Dobra. Nie pierdol, że to samo opakowanie było i trzeba dymać do sklepu. Rotate with mouse wheel to pour. No robię to. Tego nie mogę otworzyć. To się powinno samo otworzyć przy tym, jak będę lał. O. Tak jak z olejem, że nie otwierałem. Skurwysyna. Chyba trzeba iść do sklepu. Wydaje mi się, że to jest puste. Po prostu. Ale na pewno nie da się tego EF. O! Dobra, starczy ci. Trzeba tylko być, żeby udowodnić, że działa, a nie żeby wszystko uzupełniać. To nie jest za darmo. Skurwysyństwo i co? Za mało dolałem? Dobra, dolejmy już mu to do końca, bo będzie... A, zakrętka. Bez kitu. Działa. Może. Podmieniłem mu chłodnicę, wymieniłem wszystko, płyny podlewałem ładnie. I tak się coś sraży, jest źle zrobione. Dolejmy tego więcej. Dobra, wlejmy mu całe to. O! Jest! Do fulla. Czyli jednak, jak mówią, że czegoś nie ma, trzeba dolać do fulla. Dzięki za info. No i zrobione. I po 2 godzinach gry jestem minus 700 dolków na razie. Praca płatna minus 100 dolarów na godzinę. Większe, mniejsze, przemalować większe, wóz? Większe, większe, mniejsze, większe, mniejsze. Nie ma problemu. Większe, większe, prosta mniejsze, większe, prosta mniejsze, robota. Większe, dobra. Chłop chce, żebym mu rdzę ogarnął na furce. Nie ma problemu. Gdzie jest rdza? I przemalować wóz. Na czerwony. Kupiłem jakieś puszkę i jakiegoś pena. O kurwa, ale fajne malowanie. Można wzorki zrobić. Odwróconą Nike. Nie, za grube to jest, żeby tak zrobić. Kurde, rdzy. Nie zamaluję tego. Chyba, że tym paint penem. Jak się pozbyć rdzy? Zeszlifować mu to? Zobacz, co tu mam. A nie wiem, czy to do tego. Kurwa, nie wiem, co to za urządzenie jest. Chwila, będzie w tutorialu gdzieś. Use yellow disk to remove surface... O, yellow disk. Użyć jakiegoś. To. I tym urządzeniem. To nie jest, kurwa, to... Odtwarzania? A, widzisz. Kulturka. No tarcza to była, wkład do tego. Teraz się pokapowałem. Dobra, może zaliczy. Bo już się skończyła farma. Ej!
Nie, pierdolę takie reward not specified. Ja za swoje zapłaciłem. Skip. 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 No co jest? Nie będę za darmo robił. Mam wrażenie, że sporo błędów jest w tej grze. Reward. Can't start. Someone told that pistons are bad. Nie, nie, nie. Tego nie. Skip. Something is wrong with steering. Może tego nie. O! To jest zagadka. Take this job. $800. Niektóre części są uszkodzone. I że co, że uneven się siedzi? Że w jednym miejscu wyżej, w drugim niżej, czy co? O co mu chodzi? O kurwa. Ale obniżony jest. Tu jest coś rozpieprzone, zobacz. Co to jest? Coś tu nie gra. $800 za to dostanę. Tu też jest coś nie tak. Dobra, trzeba rozmontować to. Nadkola pierw rozmontujemy. Zobaczymy, o co chodzi. Tak jak trzeba podnieść to. Może tych faktycznie, te sprężynki. O. Zobacz to. Może to wyżej powinno być. Ta sprężynka jest rozpieprzona. To jest to samo? Ta sprężynka? Czy to są dwie różne? Albo to? Nie, to są dwie różne. Albo ta sprężyna, albo to. Chyba to. To dolne. Coś tu ewidentnie nie gra. I co tu nie działa? Mam wrażenie, że ta sprężynka jest rozpieprzona. I to mocno. Wydaje mi się, że to działa git. Sprężynę. Trzeba znaleźć sposób, jak to rozmontować. Obstawiam, że jest śrubokręcik. Chyba, że to na wcisk jest jakoś. Nie, no nie jest. Opa! Tu chyba. Nie wiem, kluczem to? O kurwa, to nie to. Jednak to nie to. Chyba, że żeby to usunąć, to trzeba pierw całe to usunąć. Ja pierdolę, chyba tak. O kurwa, to nie. Jest. I poka. Jonówka sztuka. To nie jest wina sprężyny chyba. No nie, no. Może być. Spring F Wolf zamawiamy. No i porównajmy. No, ta wygląda chyba lepiej troszkę. Nie chcę się przyczepić. O, jak ładnie podniosło, tylko kurwa to nie tak. Odkręcone. Wszystko odkręciłem. Jezus, czemu to nie działa? Chyba, że muszę wszystko dokręcić i wtedy próbować. A czy da radę wstawić tą? To jest ta rozpieprzona. Nie da rady jej wstawić. Też nie da rady. Dobra, klasa. Oponka i będzie śmigało chyba. Mam nadzieję, że tylko to było zepsute. Dobra, błagam, żeby to działało ładnie. No działa! Ja pierdolę, nic nie dało! Nie, chyba coś dało jednak. Ta, ale tu coś jest nie tak. Chyba trzeba będzie to samo zrobić. Nie gadaj, że z każdym kołem to samo. No jak? Ty, może już zrobione. Chwila, ale pushera. No niestety nie. Chyba jest lepiej, troszkę. Troszkę lepiej. Patrzcie, jak się tu zniżę, to widzę po drugiej stronie, co jest. Jak się tu zniżę, to ledwie. No jest coś, to jest tak... Coś nie gra. Jeszcze prawe auto. Prawo... Kurwa, trzeba nową sprężynę ogarnąć. Mam nadzieję, że to. Dobra, ale tu już wiem jak, więc to szybka akcja będzie. Jakby to zlecenie siadło, to byłbym prawie na zero już ze wszystkich swoich wojaży. No ładnie jest! Zobacz! Kurwa! Tylne też! Chyba. Też coś jest nie tak. Jeszcze tym wszystkie sprężyny miał źle, ale zapierdol. Chwila, może faktycznie się nie pokapuje. No niestety nie. Dobra, no. Wiem jak to zrobić. I mam nadzieję, że po zmianie czterech sprężynek już będzie gites. Dobra, zrobione. Chyba wszystko siedzi. Podokręcamy. Pyk, 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 pyk. Poka, czy jest równiutko. No kur, zoba. Jaka przestrzeń równa. Zobaczymy, czy zapłaci teraz. No i za... Chwilka. Trzeba śrubki poogarniać. Kurwa, przy którym zostawiłem śrubkę poluzowaną. Co on pierdol, nic nie jest poluzowane. Wrócił jedna śrubka, prawy przód przy wahaczu. Jest dokręcone. O! O kurwa! To 40 za jedną, to jeszcze 3 gdzieś. Dobra, chyba przyjmę tę karę. Bo co no, zarobię na nowe. Minus 125. I tak godna wypłata. Zaraz wyjdziemy na zero. Coś ciężkiego bym wziął takiego. Can you change all worn suspension parts? Oj nie, 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 nie. Bez kanału to będzie tragedia. Tego nie. To za ciężkie. Nie może zapalić. To też ciężkie. Can you fix O! A! To jest to, co mnie oszukano, tak? Take 2100 dolarów? Za przemalowanie? Nie ma problemu. O kurwa, ale się trafiło. O kur, jaki to niebieski? Taki? Chyba taki. Różne mogą być niebieskie. Może być taki na przykład. Albo taki. Taki? No dobra, to kupuję. O kurwa, jaśniejszy jest. Troszkę, ale nie jakoś... Troszkę ciemniejszy trzeba. Ten jest za jasny. No dobrze było, nie widać już tego. O, lepiej nie będzie.
No lepiej nie będzie. Nie jest najgorzej, ale widać, że było coś robione. Dobra, są parts are missing. Co tu nie gra? Rura wydechowa jest? To jako pierwszy. Są dwie. Odpalmy to. Jak dla mnie to wszystko git. Czego tu może brakować? Nie no, wszystko działa. Kurde, czego on chce? No nie ma szyby, no. Jest tylnia. Ale tu niby jest, a się nie da wyciągnąć. Nie wiem, jak oddać to auto. Problem jest, bo ma wyginane coś, ale nie wiem gdzie. Nie wiem, czy są szyby. Niby pokazuje, że są, ale wyciągnąć nie mogę. Mogę tylko tylnią i przednią, chyba że do bocznych jest jakieś inne urządzonko czy coś. Nie da rady chyba tego auta zrobić. Ostatnio miałem takiego questa, że niby powyginane, pozmieniałem i widz mówił, że zbugowane i że u niego działa, jak to zrobił. No ja tu nie widzę nic wygiętego, Holender. A jakbym faktycznie pojechał, nie ma tu jakiegoś mechanika? Czy ja jestem? Ale jakiegoś innego? Żeby przegląd zrobił i powiedział, co jest nie tak? Chuj w to auto, nie da rady. Nie wiadomo, co nie dojdę do tego. Abandon. Jest. Battery wires are bad. O, to będzie fajne i proste chyba. $138. Gdzie bateria? Tu. Czyli, że co? Że bad, że są uszkodzone i muszę nowe zamówić, czy pozamieniać? Skipuj to, bo to już uszkodziło i nie naprawisz. Co się uszkodziło? Chwila, bo jest napisane, że kable od akumulatora są złe. I szukam, dokąd to... One prowa... O, to już powinienem móc wyciągnąć ten kabel. Podmienić. Cholera jasna. HP mi spier... O, dobra. Idziemy zjeść. Dobra, jestem. To plan taki. Robimy jeszcze jedną furkę i coś idziemy zagrać. Fuel line looks worn. O, to będzie proste. Gdzie jest wlew? Tu powinien być. Nie ma od tyłu. Jest od tyłu. A, ja nie wiem, jak to się robi. A, już chyba pamiętam. Gas tank. A co tam było nie tak? Fuel line looks worn. Some parts are missing, some parts are damaged. Które to fuel line? To? To jest wlew. Pojemniczek to jest z paliwem. A fuel line? Czy o to im chodzi? Przewód paliwowy przy silniku. O kurwa. Skąd ja mam wiedzieć, który to? O, to chyba to. To, co się tak wije. To. No. Mam cię. Fuel line. Bye. Powinno być dosyć proste w zamontowaniu. Git. Działa. Czy to tyle? Aha, jeszcze nie tyle. Ja pierdolę. $45 i to jeszcze nie wszystko. A, zbiornik paliwa bez kitu. Zapomniałem. Dobra, teraz zobaczmy. Działa! $45. Piechotą nie chodzi. Co prawda koszta były troszkę, ale na wodę i płatki będzie. Za mało, to jest za tani warsztat. Żeby to mogło działać. Trzeba 300% ceny podnieść, żeby to miało sens. Tak to chuj nie zarobek. Naprawdę. Jakby za coś takiego szło, nie wiem, ze 120, no nawet $200 dostać, to już fajnie by było. Dobra, save and quit. Yes. Yeah. Unknown brain. Marvin Devine.